Szczęść Boże z wakacji i na wakacje. Witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Tym razem pozdrawiamy znad Zalewu Sulejowskiego od strony Tamy koło Tomaszowa Mazowieckiego. Piękne okolice przyrody. Dzisiaj towarzyszy nam piękna pogoda, chociaż dosyć silny wiatr, ale to akurat sprzyja żeglarzom, którzy mają tutaj swoje jachty i dzięki temu wiatrowi mogą rzeczywiście osiągać wspaniałe rezultaty w swojej nawigacji po zalewie. Chcemy w tych pięknych wakacyjnych okolicznościach przyrody odkrywać Słowo Boże. Dziś Jezus mówi przypowieść o chwaście. O chwaście, który nieprzyjaciel, w domyśle zły duch, zasiał pośród pięknego zboża. I kiedy rzeczywiście ludzie, widząc to, że zostało zasiane ziarno chwastu, chcą go wycinać, od razu reagować, chcą sprzątać, chcą od razu to wszystko uporządkować. Ale Jezus ich powstrzymuje i mówi: pozwólcie rosnąć zarówno chwastowi, jak i dobremu zbożu, aż do żniwa. Dopiero wtedy się okaże, co jest prawdziwie chwastem, a co jest prawdziwie zbożem. I chwast pójdzie na spalenie. A tak, jeśli byście chcieli za szybko wycinać ten chwast, to wtedy moglibyście przez pomyłkę wyciąć zboże. Bardzo ważna nauka. Ta przypowieść z jednej strony wydaje się taka prosta, ale z drugiej strony ma takie przełożenie na naszą rzeczywistość, które jest trochę nieoczywiste. O, może w ten sposób powiem. Bo o ile dobrze to rozpoznajemy, jeśli chodzi o obecność chwastu w naszym życiu, żebyśmy pewnym sprawom pozwolili po prostu wzrastać i poznawać je po owocach, to tak na dobrą sprawę, kiedy przełożymy to na nasze relacje z innymi ludźmi, to wtedy musimy się mocno walnąć w pierś i zastanowić się na rachunku sumienia, czy rzeczywiście kogoś spośród naszych znajomych, spośród ludzi, których spotykamy, nie traktujemy od razu z góry jako chwast przeznaczony na spalenie. Jest to bardzo okrutne, ale bardzo często tego dokonujemy zupełnie bez namysłu. Widzimy kogoś, kto jest zaniedbany, kto żebrze o jakąś zapomogę i już z góry go określamy, z góry go osądzamy. Z góry wiemy, że to jest jakiś margines społeczny. Tymczasem nie znamy historii tego człowieka i tak naprawdę nie wiemy, do czego on jest zdolny, dopóki nie zaczniemy proponować mu wyciągniętej dłoni. Dopóki nie pozwolimy mu wzrastać, bo wtedy nagle się okaże, że to nie jest, broń Boże, żaden chwast, ale że to jest piękne zboże, które może wydawać plon. Plon, który będzie cieszył nas, jako tych, którzy odcięli się od tego takiego pierwszego momentu odrzucenia, jak i dla pożytek tego człowieka. Dlatego na naszych wakacyjnych wędrówkach, w różnych sytuacjach, będziemy zaczepiani przez różne osoby, poproszeni o jakiś datek, być może nawet będą pod wpływem alkoholu. Niech nas to nie zraża, bo najważniejszą rzeczą nie jest dać na odczepne 5 zł, nie jest kupić nawet jedzenie, żeby zaspokoić swoje sumienie, ale na przykład chwilę pogadać z takim człowiekiem, nie osądzać go, zapytać się, wysłuchać jego historii. Ja wielokrotnie w swoim życiu doświadczyłem, że te spotkania potrafią być niezwykle fascynujące. I ci ludzie mi potem dziękowali nie za to, że dostali jakąś tam formę pomocy doraźnej, tylko że ktoś ich wysłuchał. Dzięki niejednokrotnie takiej rozmowie potem miałem wrażenie, że ten człowiek odchodził przemieniony, bo nagle dostrzeżono w nim prawdziwe wartościowe zboże, prawdziwe wartościowe człowieczeństwo, a nie patrzono na to, w jakich okolicznościach akurat swojego życia teraz się znajduje. Taka rozmowa, taka akceptacja, takie spojrzenie na drugiego człowieka, które nie będzie widziało w nim żadnego chwastu, ale właśnie potencjalnie wzrastające zboże, może doprowadzić do zmiany w życiu, może doprowadzić do tego, że ten człowiek podejmie jakąś pracę nad sobą, zechce skorzystać z pomocy innych ludzi. Warto za tym iść i warto to praktykować, bo to jest chyba jedno z najciekawszych wypełnień tego fragmentu Ewangelii, który dzisiejszej niedzieli usłyszeliśmy. Jeszcze raz pozdrawiamy znad Zalewu Sulejowskiego. Towarzyszy nam przepiękna aura. Zachęcamy do tego, żeby wyjść, żeby nie siedzieć w domu, żeby korzystać z tego okresu wakacyjnego. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Trzymajcie się.